Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, serwer testowy, a co za tym idzie, kolejny patch się zbliża, a w nim między innymi wprowadzenie dwóch nowych radzieckich dziesiątek. Jedną z nich jest Obiekt 277. Czy jest to nowy radziecki wymiatacz? No na pewno jest wiele rzeczy, które mogą prognozować, że ten czołg, jeżeli obecne parametry się nie zmienią, przypominam, jest to pierwsza faza serwera testowego, więc jeszcze wszystkie parametry tego czołgu mogą ulec zmianie, ale na chwilę obecną wydaje mi się, iż jest to naprawdę mocny konkurent dla WZ-y 111 model 5A, a do tego zaraz przejdziemy. Dlaczego tak uważam? Dostajemy czołg o bardzo zbliżonej charakterystyce, czyli czołg mobilny z pancerzem, który, wiadomo, na serwerze testowym ciężko jest ocenić, no bo tutaj każdy strzela głównie z amunicji premium, natomiast jest on zbliżony do pancerza WZ-y 111, tak mi się wydaje. A WZ 111, kto tym WZ-em gra na normalnym serwerze, no to wie, że tam na pancerzu za bardzo polegać nie można. To jest bardziej taki heavy combat, ale nie pancerz ma być zaletą tych pojazdów. WZ-11 5A jest uważany za jedną z najlepszych dziesiątek. Co Wargaming chce dać teraz? Zobaczcie, dostajemy tutaj pojazd, który ma... Porównajmy sobie z WZ-tą, bo wydaje mi się, że to jest najtrafniejsze porównanie, tak? Dostajemy czołg ciężki w teorii, który ma prędkość maksymalną medową 55 km na godzinę, szybciej niż WZ-111. Oczywiście tutaj nie ma parametrów, jeśli chodzi o opory dla gruntu, ale wiemy, że WZ no, jest za to bardzo, bardzo... za mobilność bardzo chwalony. Masa mocna, tak, stosunek mocy do masy jest na korzyść obiekta 277. Tutaj mamy ponad 17 koni na tonę. WZ-ka ma niecałe 15 koni. Pancerz, zobaczcie, bardzo porównywalny. Tutaj według tych danych od Wargamingu 140, 112, 50 na 140, 120, 60. Pancerz wieży troszeczkę gorszy od frontu, od boku troszkę lepszy. Coś, co jest na korzyść WZ-y, to na pewno depresja i elewacja działa. Jednak 7 stopni depresji w WZ-cie pozwala jej być mega uniwersalnym jak na taki pojazd na wielu obszarach map. 5,5 stopnia w obiekcie 277 na pewno jest to coś, co będzie na niekorzyść tego radzieckiego czołgu, za to nadrabia on, no jest to też pewnie jakiś element balansu, ale nadrabia on innymi rzeczami, tak? Jeżeli porównamy sobie, punkty HP-ków są identyczne, 2200, DPM z tego co kojarzę jest też mocno zbliżony. Oczywiście czołgi są na podobnych załogach. Tak, no DPM jest troszeczkę gorszy od WZ-y, ale są to wartości już nie jakieś, o które należy się nie wiadomo jak czepiać. Tu mamy prawie 300 na 277, natomiast na WZ-cie prawie 3200. Za to chciałbym zwrócić Waszą uwagę co do działa, jakie posiada obiekt 277. Czas celowania 2,5 sekundy tutaj wynosi podobnie na obu działach. To jest identyczny czas celowania. Natomiast jest ogromna różnica. To są oczywiście parametry celności z załogą, ale popatrzcie na bazowe wartości celności. Tak? Na WZ-cie jest to 0,39. Natomiast na obiekcie 277 0,35, tak? Na ruskim czołgu ciężkim 0,35 przy średnich uszkodzeniach na strzał 490. Naprawdę? To jest naprawdę rewelacja, tak? Jeśli chodzi o takie parametry. I zwróćcie też uwagę na penetrację, jaką WG dał na tej maszynie, tak? Wiadomo, pierwsza faza może się to zmieni. 265 peny na pocisku zwykłym, na heavyku, to jest rewelacyjna pena. I 350 na pociskach premium, które tutaj, i ważna rzecz, są to APCR-y, a nie hity. I teraz, na WZ-cie macie 330 penetracji na goldzie, a ile spotykacie gości, którzy jeżdżą na WZ-kach cały czas na hitach? No ogrom jest takich graczy. Więc wydaje mi się, że jeżeli 277 wejdzie w takiej konfiguracji, czyli z APCR-ami o wartości penetracji 350, to
Obstawiam, że większość tych graczy, tak zwanych fioletów, tych graczy bardzo dobrych, którym bardzo zależy na swoich statystykach i których stać na to, bo mogą, no też pewnie na tym czołgu będzie używało amunicji tylko premium, no bo to są APCR-y, bo są to pociski szybkie i będziecie mieli 350 peny na dziale z czołgu ciężkiego. No gdzie tu jest w ogóle, gdzie rozum, gdzie logika, tak? Bardzo czołg, znaczy czołg mocno zbliżony do WZ-y. Oczywiście poza depresją, depresja działa na niekorzyść 277, ale za to celność 0,35 przy takich wartościach penetracyjnych, no to jest bomba. Jest rewelacja i przyznam szczerze, że będę zdziwiony, jeżeli Wargaming nie zmieni nic, nie będzie grzebał w parametrach tego działa, bo wydaje mi się, że no... No jest tutaj niesamowity skok. Porównajcie sobie działo tej 277 do innych dział czołgów ciężkich, tak? Na przykład do ISA-7 i tak dalej. Wiadomo, IS-7 jest inna charakterystyka czołgu, on ma pancerz, inaczej ma grać, ale no tutaj mamy naprawdę rewelacyjne wartości i jest to pojazd, który ma właśnie bazować na swojej bardzo dobrej mobilności oraz świetnych parametrach działa i świetnej penetracji. Więc no, wydaje mi się, że szykuje się solidny konkurent dla WZ-y. Oczywiście przypominam, że jest to tylko serwer testowy, więc za chwilę może się okazać, że WG coś pogrzebie tak przy tym czołgu, że już niekoniecznie tak fajnie będzie się grało, ale tego nie wiem. No, oceniam na razie to, co widzę i to są tylko moje wstępne odczucia. Wiadomo, że jak pogram więcej tym czołgiem na normalnym serwerze, no to na pewno nagram jakiś materiał i wtedy te swoje odczucia zweryfikuję, bo nieraz tak było, że wstępna moja ocena na serwerze testowym potem okazywała się... Znaczy, później się zdanie troszkę zmieniało po graniu już na serwerze zwykłym, więc to jest kwestia, myślę, po prostu pogrania, rozegrania wielu bitew na różnych mapach, w różnych sytuacjach. Też kwestia, że serwer testowy to specyficzne środowisko, gdzie ciężko niektóre rzeczy sprawdzić, tak? Mianowicie właśnie jak tam wyglądałoby to na... jeśli chodzi o jakieś odbijanie. No i też na serwerze tym gramy głównie na same dychy, a też niektóre czołgi, no niektóre dziesiątki przy losowaniu na ósemki wtedy pokazują pazur. Dobra, mamy setę, no i robimy to, co pewnie większość osób będzie robić, czyli ładujemy w tym momencie APCR-a. No, depresja działa jest pewnym problemem. Ale zobaczcie, no ten celownik, ten czas skupiania jak na czołg ciężki radziecki wygląda świetnie. Ta 705 chyba strzeliła. Jeżdżę sobie, objeżdżam, no bo to jest typowy heavy comet, tak? Niby czołg ciężki, ale mobilnościowo robi robotę. Jak ktoś lubi tę dziesiątkę, to myślę, że to jest właśnie, że to jest idealny pojazd dla niego. Czy tu jakiś przestrzał na tego klikera będzie? Ajaj, nie udało się, nie udało się. Tam jest pan Progetto. Nie tylko pan Progetto. No, 496, to średnie uszkodzenia przy tej celności, no to jest snajper, no radziecki snajper, nie? No wyjedziesz lodówką? Dobra, skrócimy sobie tędy. No ja szczerze mówiąc będę dość mocno obserwował to, jak Wargaming będzie podchodziło do tego pojazdu, czy go będzie balansowało, czy będzie zmieniało parametry działa. Bo wydaje mi się, że może po dupie dostać celność i troszkę penetracja. To są pierwsze rzeczy, które teoretycznie tutaj budzą zastrzeżenia. Oczywiście WG może też być z założenia, że depresja działa oj, tutaj już nie wyszło, że depresja działa idealnie, balansuje wszystko, tak? No bo jednak WZ 7 stopni to 7 stopni to powoduje, że w wielu sytuacjach, w którym na zwykłym czołgu
W którym tutaj nie strzelicie, no na WZ-cie strzelić będziecie mogli, tak? Oj, 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 coś to się stało. No, 2900, oczywiście też... Dobra, teraz to już oczywiście moja moja wina. Tu nie chodzi o pokazywanie jakichś rewelacyjnych wyników, tylko o to, żebyście mogli zaobserwować właśnie, jak ten czołg się porusza. A chyba widzieliście, że problemów z przemieszczaniem nie ma żadnych. Nic nie odbiłem, bo tak naprawdę nikt we mnie nie strzelał. Ale grając sobie poza nagraniem, to tak jak mówiłem, no hity wchodziły często i gęsto, ale wydaje mi się, że przy odpowiednim ustawieniu, przy walce z ósemkami też czasami ta górna płyta coś odbije, ale nie jest to pojazd typowo grający na pancerz. Tutaj pewnie główne cechy to będą szybko zająć dobrą miejscówkę, zatrzymać troszkę przeciwnika, wykorzystywać fantastyczną alfę przy świetnych parametrach działa do robienia jak największej ilości uszkodzeń. Teraz mamy mapę Paryż. I szczerze mówiąc jestem tak zaskoczony, bo pograłem jedną i drugą dziesiątką, które Wargaming chce wprowadzić do gry. Jedna jest ta. Pierwsze moje wrażenie jest... Że proszę was, co to jest? Jakie tu są parametry działa? Że co? Szykuje się kolejna dycha, wow, tak mi się wydaje. Oczywiście mogę się mylić. Natomiast druga jest, że co? Dlaczego oni chcą wprowadzić czołg w takiej formie, z takimi założeniami? Czyli ten K91, ale o tym materiał będzie oddzielny. Więc nieraz rozbieżności, jeśli chodzi o pomysły wprowadzania czołgów do tej gry i ich ocena ich użyteczności albo koncepcji na tę grę jest tak różna. No zobaczcie, 45. Dodam tylko tak a propos tego Heavy Comeda, tak, że tam macie czołg średni, absolutnie bez pancerza, którego prędkość maksymalna wynosi tyle samo, co tej maszyny. Nie, nie spoko, nie? No, no spoko, okej. Jasne. Ale to temat, to poruszymy w następnym odcinku. I cyk, K91 za 592. Można? No można, nie? Za 10 sekund niecałe będę miał kolejną armatę. Ten oczywiście mnie strzelił. Może sobie robić sidescrapa papierem, na pewno mu się uda. No teraz akurat dobrze zrobił sidescrapa. Ja po... Gotow. Zły kąt. Zły kąt. No nie, to tak nie bardzo. To nie bardzo ma sens, więc. Się przestawiamy. Ciekawy jestem waszej opinii na temat tego pojazdu. Ilu z was. Okej. Okay. No jakby kogo interesowało, czy czołg ten łapie od lodówki, łapie. Dobra, no jak widzicie, poprzednia bitwa nie wyszła rewelacyjnie, a nie chodzi o sam wynik. Plus jest taki, że zaobserwowaliśmy, że czołg ten się zapalił po strzale od przodu. Wiadomo, to niczego nie oznacza, ale należy mieć to na uwadze, gdyby ktoś się zastanawiał nad racjami bojowymi. Dobra, dostaliśmy teraz mapę prowincja i to jest akurat dobre losowanie. Dlaczego? Bo chciałem tutaj, tak jak mówię, no pancerza wam raczej nie pokażę, bo ten czołg ani za pancerzem nie stoi, ani na testowym tego nie zobaczymy, ale korzystając z tego, że jest to mapa, na której medy jeżdżą właśnie tak jak jeżdżą, no to widzicie, że tym czołgiem spokojnie przemieszczacie się. Jak medem lecicie na drugą stronę. Najgorsze jest, że właśnie ta 260. Ten koleś tak się tutaj ustawia. Jest tak chętny na strzelanie, że
Przyblokował trochę podjazd, a to jest też kluczowe miejsce, żeby podjechać, żeby zaspotować dla drużyny. Sheridan już też to robi. Więc akurat dobrze. Wjedziemy tutaj na górę. Normalnie, no wiadomo, że nie jesteśmy lightem, ale widzicie, że zajęcie miejscówki tutaj nie stanowi żadnego problemu. Robimy asystę sobie, zobaczcie jak ładnie. 525, teraz załadujemy burzaczka na dobicie, a nawet już nie. 1200 po asyście. No i tu niestety problemy z depresją działa. Dają się we znaki GWS-100. Udarty przyjąć nie chciałem. Tu niestety możemy zaobserwować, że jednak no jest różnica w graniu z taką depresją działa. Muszę się ustawiać bokiem, łatwiej we mnie strzelić. Więc to o tym należy pamiętać, jak będziecie tę maszynę robić. Moja wina, 2 do 6. Szkoda, że ta bitwa się, że drużyna się składa, bo znowu wam tutaj, gdybym miał team troszeczkę lepszy, to zajęcie mojego miejsca tu miałoby większe znaczenie. Okej. Okay. Słabe losowanie. Dobra. Staramy się skrócić. O, to skróciłem. Zapomniałem, że jeszcze mam spota. Mam pograne. Byłem przekonany, że... już jestem dawno... Dobra. Szkoda, że teraz z drugiej strony nie widzimy, bo wszystko już popadało. Bo jak wyjadę, to mogę od kogoś oberwać. Dobra, kliker strzelił. Cofam, bo niestety Godzilla mnie na byle piernięcie załatwi. A z drugiej strony, jak nie było widać, tak nie widzę. Tak. Ach, dobra. RNG mu pomogło, no bo nie oszukujmy się, Godzilla przy takim rozwalonym celowniku i czasie skupiania no, powinna więcej czasu potrzebować na przycelowanie. No i nieważne, 3700 weszło. Tak jak mówię, czołg z dużym potencjałem, będę obserwował jak bardzo i w jaki sposób będzie zmieniany. Fajna mobilność, rewelacyjne parametry działa. Problematyczna może być jedynie depresja. Dla kogoś, kto lubi działa z dużą depresją, no to te 5,5 stopni może stanowić problem w wielu miejscach. To tyle. Tak wygląda mój wstępny... tak wyglądają moje pierwsze wrażenia z tego czołgu. Czekam na wasze komentarze, na wasze opinie.
Co sądzicie, czy według Was czołg ten będzie kolejnym radzieckim przegiętym pojazdem? Co według Was powinno się zmienić, jeżeli uważacie, że jest za mocny, a może uważacie, że jest za słaby i coś mu należy poprawić? Więc czekam na Wasze komentarze, chętnie poczytam, chętnie z Wami podyskutuję. Jeżeli obejrzałeś ten film, to pamiętaj, nie bądź klocem i go oceń, zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół. No i koniecznie też suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Thank you.